Głos Newsa, że Rzeszowski, rozmawiamy z panem Grzegorzem, który jest uczestnikiem marszu Młodzi popierają medyków spod Ministerstwa Zdrowia do Białego Miasteczka. Skąd pomysł na ten marsz? Pomysł jest taki, że jesteśmy grupą młodych osób z całej Polski. Głównie są zaangażowani w to studenci medycyny, ale też mamy studentów ratownictwa medycznego. Staraliśmy się też o wsparcie studentów pielęgniarstwa, położnictwa i studentek. Z tego względu, że młode osoby chcą pracować w Polsce, chcą, żeby ten system ochrony zdrowia miał tak naprawdę sens, żeby leczył pacjentów, a obecne postępowanie polskich polityków niestety prowadzi do tego, że ten system ochrony zdrowia nie polepszy się. A jesteśmy w tym momencie już tak naprawdę pod ścianą, już zamykają się kolejne oddziały. Mamy tutaj przykład chociażby oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. No i tak naprawdę, jeżeli teraz czegoś nie zrobimy, no to zaraz już nie będzie czego robić. I młode osoby po prostu będą zmuszone do albo wyjazdu, no tak naprawdę do wyjazdu, bo to jest jedna z tych alternatyw, a jednak dużo osób chciałoby zostać w Polsce i pracować tutaj, bo to jest nasz kraj i to jest nasz dom. Dość, powiem tak, nieliczna grupa jest. Czy to jest ze względów na to, że jest okres pandemii, czy okres soboty i nie wszyscy mogli przyjechać? Ja myślę, że z jednej strony to jest okres pandemii, z drugiej strony też zaczął się rok akademicki po tym okresie pandemii i to nie jest łatwe. Wrócić na zajęcia po półtora roku przerwy tak naprawdę od zajęć jest trudne. Jest trudno się wdrożyć z powrotem w zajęcia stacjonarne. No oprócz tego myślę, że jest też spora część osób, które powoli tracą już nadzieję na to, że będzie lepiej, bo po rzeczywiście czwartkowym zainteresowaniu Ministerstwa Zdrowia postulatami tak naprawdę naszych starszych kolegów i koleżanek traci się powoli nadzieję rzeczywiście. Ale my jesteśmy i jakby ja planuję zostać w Polsce i chciałbym zmiany tego systemu. To bardzo dziękujemy za rozmowę dla Głos News. Przewodniczący przemarszu spod Ministerstwa Zdrowia do Białego Miasteczka. Jakby pan mógł się przedstawić? Grzegorz Łopiński. Dziękuję. Dziękuję bardzo.